Aż 48 tenisistów rozpoczęło na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej rywalizację w pierwszym turnieju zaliczonym do Lotos PZT Polish Tour. W skład całego cyklu wchodzi 8 imprez oraz Mistrzostwa Polski w tenisie, które odbędą się w Bytomiu. Jak bardzo zmienił się polski tenis pomiędzy pana czasami, kiedy pan trenował, a czasami obecnymi? No, tenis jest zawsze tenisem, to jest gra, to jest coś. Na przykład na drugim korcie gra Kamil Gajewski i gra przeciwko Maciejowi Kosowi i Kamil Gajewski gra jak gdyby lepiej, ma dojrzalszy tenis, jest starszy, ale Kos walczył i wygrał. Kiedy będzie można pana zobaczyć na korcie z rakietą? No, może kiedyś na jakimś pokazowym meczu w Sopocie, czy na Arce w Gdyni, czy może tu właśnie na kortach AWF-u w Gdańsku, w Oliwie, chętnie zagram.